zmiany dotychczas obowiązującej dotacji celowej na proponowaną dotację podmiotową. Projekt grupy radnych, druk nr 1040, referuje pan Paweł Węgiel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jak już wielokrotnie Państwo słyszeliście, czytaliście różne dane, żłobki prywatne w Krakowie bardzo dobrze rozwinęły się w ciągu ostatnich 2 lat, a zwłaszcza ubiegły rok dzięki naszej uchwale, która wprowadziła możliwości dotowania tych żłobków. Powstało tych podmiotów już ponad 20 i w tej chwili sytuacja jest taka, że w żłobkach publicznych jest miejsc około 2000 dzieci, natomiast w żłobkach prywatnych 500. Na żłobki publiczne wydaliśmy w zeszłym roku 26 milionów, na żłobki prywatne 600 tysięcy, dlatego że żłobki prywatne otrzymały dotacje dopiero od czerwca i tą dotacją było objętych 300 dzieci, bo tylko tyle tych podmiotów zdążyło tę dotację zrealizować. Wobec tego widzimy, że mamy tutaj znakomite narzędzie w postaci właśnie wsparcia sektora prywatnego, żeby świadczyć te ważne usługi dla miasta. Te usługi są mocno związane z rozwojem gospodarczym miasta. Dlatego też właśnie ja osobiście taką uwagę do tego przykładam, mianowicie większość, według moich danych około 80-90% rodziców, którzy umieszczają dzieci w żłobkach prywatnych, to są nowi mieszkańcy Krakowa. To są absolwenci szkół wyższych, którzy dostali pracę w Krakowie i no, oni muszą korzystać ze żłobków, ponieważ muszą oboje pracować, no, bo mają jeszcze różnego rodzaju kredyty, no i nie mają wsparcia rodziców. Dla nich żłobki to jest jedyna możliwość, żeby prawda, tutaj utrzymać się w Krakowie. Wobec tego, jeżeli chcemy tutaj stworzyć warunki, żeby zwiększała nam się liczba mieszkańców, a zwiększa nam się od 3 lat właśnie dzięki absolwentom wyższych szkół, czyli młodzieży, która przyjeżdża do Krakowa studiować, a potem decyduje się znaleźć w Krakowie pracę i zostać tutaj w Krakowie. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że w żłobkach publicznych są głównie dzieci mieszkańców Krakowa, a właśnie rodzicom, którzy są tymi nowymi mieszkańcami Krakowa, są spoza Krakowa, nie udaje się ulokować swoich dzieci w żłobkach publicznych, no tylko właśnie głównie decydują się oni na to rozwiązanie, że umieszczają dzieci w żłobkach prywatnych. No pewno tak będzie przez dłuższy czas, natomiast nie jest prawdziwy mit, o tym też tutaj rozmawiałem z panem dyrektorem, pan dyrektor to potwierdził, że w żłobkach publicznych są dzieci rodziców biedniejszych, a w żłobkach prywatnych są dzieci rodziców bogatych. To nie jest prawda, nie będę tutaj zabierał czasu, natomiast no, jestem przekonany i mam nadzieję, że Rada też podzieli to przekonanie, że musimy wspierać żłobki prywatne. Jaki jest cel tej rezolucji? Mianowicie chodzi o to, żeby zamienić dotychczas funkcjonującą formę dotacji celowej na dotację przedmiotową. Czyli tak jak jest to w przypadku dotacji do niepublicznych szkół i przedszkoli. Wtedy, jeżeli oczywiście rząd się na to zgodzi, prawda, mielibyśmy szansę na
ustabilizowanie dofinansowania żłobków prywatnych. Nie musielibyśmy to robić co roku, prawda, za pomocą naszej uchwały. Można i po to, że tak powiem, procedury by się przeciągały aż do później, wiosny i dopiero, prawda, od czerwca, najwcześniej maja, żłobki prywatne miałyby szansę na otrzymanie tej dotacji, czyli tak to było w zeszłym roku, tylko można byłoby liczyć na wprowadzenie pewnego stałego mechanizmu i to poprawiłoby kondycję finansową tych podmiotów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Mirosław Gilacki. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kolega jest w zasadzie powiedział prawie wszystko, jeśli chodzi o tą rezolucję. Natomiast powiem jeszcze tytułem uzupełnienia dwie rzeczy, że gdyby się udało w tej rezolucji dokonać tej zmiany w ustawie na opiece nad dzieckiem do lat 3, w ustawie z 2011 roku, wówczas uniknęlibyśmy wielu, że tak powiem, niepokojów i problemów tych podmiotów, które prowadzą żłobki. Tam że miejsc w żłobkach brakuje. Każdy z nas, zresztą każdy z radnych uzyskał, otrzymał do skrytki kilkanaście pism w tej sprawie i maili, ja też na to będę próbowałem odpowiadać. Te, które pokazałem już na początku sesji, tylko wdali do porządku obrad tą rezolucję. W związku z tym, że dotychczas funkcjonujemy w takim, a nie innym otoczeniu prawnym, ustawa obowiązuje tak, jak obowiązuje, rokrocznie pojawiają się problemy i w projekcie budżetu na 2013 również zostały zapisane, co nie wiadomo, środki na tę dotację. Więc taki, zmiana takiego zapisu w ustawie z dotacji celowej na dotację podmiotową, czyli taką jak na przykład czynią szkoły, załatwiałoby tą sprawę. Dlatego proszę o poparcie tej rezolucji i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie uregulowana na szczeblu ustawodawcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 18.20. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na godzinę 18.25.